uniewinnia Tomasza Komendę od dokonania przypisanego mu przestępstwa. Tomasz Komenda na ten dzień czekał od 18 lat. Tak zareagował na decyzję Sądu Najwyższego. To człowiek, który najlepsze lata swojego życia spędził w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił. Ulga, po prostu powiem może krótko, po prostu tona z pleców mi spadła. Zdjąłem w końcu ten plecak, który nosiłem 18 lat. Ja do samochodu nie szłem, ja frunąłem. Posiedzenie sądu odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Tomasz Komenda chciał zabrać głos. Emocje wzięły górę. Oświadczenia nie dokończył. Kilka godzin później przed dziennikarzami odczytał jej jego pełnomocnik. Przeżyłem horror. Nie życzę najgorszemu wrogowi, aby musiał przechodzić przez takie samo piekło jak ja, które trwało 6540 dni. Matka, ojciec, bracia nigdy przez 18 lat nie zwątpili w jego niewinność. Udźwignęliśmy to, no. Daliśmy radę, no. Tomasz Komenda został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, mimo że kilkanaście osób z jego rodziny zapewniało mu alibi. Tomasz Komenda, śpiąc w pokoju we Wrocławiu, nie mógł jednocześnie być uczestnikiem zdarzeń w Miłoszycach, uznał sąd. I wreszcie jest wolnym człowiekiem i my kończymy tamten etap, zaczynamy nowy. Już inny, już weselszy. Prokuratorzy, którzy 2 lata temu wrócili do sprawy, na 100 stronach przedstawili 18 dowodów na to, że Tomasz Komenda jest niewinny. To przede wszystkim nowe ekspertyzy biegłych dotyczące m.in. ugryzień na ciele ofiary i śladów DNA znalezionych na miejscu zbrodni. Uznali, że nie należały do skazanego. Uwzględniając te niebudzące wątpliwości dowody wskazujące na niewinność Tomasza Komendy, Sąd Najwyższy zdecydował się wznowić postępowanie, uchylić oba te wyroki skazujące. 15-letnia Małgosia zginęła w sylwestrową noc w 1997 roku w Miłoszycach. Dziewczynka bawiła się w dyskotece. Została zgwałcona i brutalnie poraniona. 3 lata po morderstwie zatrzymany został Tomasz Komenda. 2 lata temu śledczy wrócili do sprawy, aby ustalić pozostałych sprawców. Zatrzymali Ireneusza M., który usłyszał zarzuty gwałtu i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jednocześnie ustalili, że Tomasz Komenda nie popełnił tej zbrodni. Zależało nam również na tym, aby Tomasz Komenda właśnie ustnie jako Sądu Najwyższego usłyszał, że jest niewinny. Tak się też stało, sprawiedliwości stało się zadość. Tomasz Komenda i jego pełnomocnik już zapowiedzieli walkę o odszkodowanie, ponad 10-milionowe. Państwo musi ponieść konsekwencje tego, że na 18 lat wsadziło do więzienia niewinnego człowieka i zniszczyło mu całą młodość. Osoby, które mnie wrobiły, będą nosić piętno do końca życia. Nie spocznę, póki nie usiądą na ławie oskarżonych, mówił dziś Tomasz Komenda. Prokuratura Okręgowa w Łodzi sprawdza, czy w postępowaniu sprzed 20 lat nie doszło do przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, fabrykowania, ukrywania dowodów, bezprawnego pozbawienia wolności niewinnego człowieka. Zawsze w sposób rzetelny i skrupulatny będzie podchodzić do tego rodzaju przypadków, kiedy są też informacje wskazujące na nieprawidłowe działania organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości, które jak w tym wypadku zakończyły się niesłusznym skazaniem. Decyzja Sądu Najwyższego jest prawomocna. Tomasz Komenda budynek opuszczał jako wolny i niewinny człowiek, który 18 lat niesłusznie spędził w więzieniu za morderstwo, którego nie popełnił. Fakty, Ewelina Klemke.